Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Black 2. No i tak, ostatnim razem zakończyliśmy właśnie grę tutaj w Gen Chasm. No i cóż, w dzisiejszym odcinku chyba będziemy musieli ruszyć dalej, no bo co nam tutaj więcej pozostaje? Moje poksy widać troszkę osłabione. De facto już myślę, że Swallows mógł już powoli brać udział w walkach, no bo w końcu masz ten 52 poziom. Także bliski, że tak powiem, poziomowi pozostałych poksów mojej drużyny. Natomiast tak, w sumie ciekaw jestem, czy mogę tu już znapać tego Kyurema, czy za bardzo nie mogę. Wydaje mi się, że chyba nie, dopiero po przejściu ligi będę mógł to zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. No cóż, zobaczymy. Natomiast tak, na razie będę chciał opuścić te miejsce, żeby przejść do jakiegoś, że tak powiem, leczydełka. Dobra, mamy zmianę pół roku, bo zmienił nam się miesiąc i mamy zimę. W sumie to, że mam zimę, to nie wiem, czy nie da mi pewnych dodatkowych możliwości. Dobra, tu widzimy powalone drzewa, coś tu się zadziało i to grubo. Czy dam radę tu przejść? Tu akurat może nie. Ale kurczę, tam jest jakiś przedmiot, w sumie fajnie byłoby do niego dojść. No tak, tylko że właśnie. Muszę sobie też wyszukiwarkę, bo w sumie jak tu nie ma już statku, to znaczyć będzie raczej, że też będę miał dostęp do pewnych nowych części tego miejsca, tym bardziej, że widać, że są jeszcze nie zgarnięte przedmioty. Dobra, między powalonymi drzewami, o, udało się jakoś dojść. Dobra, jeszcze jakoś, żeby tutaj przejść, doskonale, coś tu mamy. Pipi up, więc przedmiot dość wartościowy. Dobra, co więcej my tutaj mamy, coś jeszcze tutaj mamy. A jak się do tego dostać, z drugiej strony zapewne jakoś. Dobra, tutejsze poksy też myślę będą całkiem dobrymi przeciwnikami dla Swalusa, ale nie będą to poksy lodowe. Akurat Delibird może być, bo Delibird nie ma żadnych ataków lodowych. Znaczy on poznaje tylko i wyłącznie prezent. De facto przez temy można go nauczyć innych ataków, ale tylko i wyłącznie. Oj, teraz trafił nam się leczący prezent. Co jest rzadkością. Podobnie też jak Swalus, on może mieć umiejętność hustle. Znaczy może, ma. Ma tylko jedną umiejętność normalnie. A drugą chyba ukrytą umiejętnością może być Searing Grace, ale tutaj akurat nie byłbym tego taki pewien. I Pulse Rain. Poziom 49. No to mogłbym troszkę dokopać. No ale cóż, spróbujmy. Fire Fake. Dobra, całkiem nieźle. Trash. No to przywali raczej. No to jeszcze raz farfing. Oj, pudło, no niestety, nasza kochana umiejętność. Dobra, kolejnego już ciosu nie przetrwam. Na szczęście jest oszołomiony, więc jest szansa, że mnie nie wykończy, chociaż wolałbym jednak jak go załatwić. Uff. Dobra. Swalus, błagam cię, traf. No niestety, uroki hasla nie są zbyt przyjazne. Dobra, powinien mieć expo chyba na level. No, minimalnie brakło. No dobra, chodźmy dalej w tę stronę. I teraz tak, jak się tam dostać do tych przedmiotów? Jakoś między drzewami, coś, gdzieś, jakkolwiek. Dobra, i znowu dzikie poksy. W sumie teraz się chyba wracam do punktu, gdzie już byłem. Tak coś mi się zdaje. Clefair. Prawdopodobnie będę szybszy, więc mogę spróbować uciec. I się udało. Dobra, na Clefair szkoda czasu. Nie, to jednak chyba nie tędy droga. Jak się tam dostać? Dobra, będę tak krążył w tej z powrotem. A tak, nie tędy na pewno. No dobra, tu mamy jakąś wielką dziurę. W zasadzie to nie wiadomo po czym. Dobra, tu są jeszcze jakieś icy. O. I mamy też kogoś z teamu Plasma. O, jesteś bezpieczny. Cieszę się. A co do statku teamu Plasma, człowiek w fartuchu laboratoryjnym się wtedy pojawił. Powiedział, że trener dał mu odpowiedź, której poszukiwał i podziękował, a po czym jakby rozwiązał team Plasma. Wtedy powiedział, żegnajcie, idźcie swoimi... Znaczy jakby w swoją stronę, razem z Pokémonami. No i odleciał statkiem. Więc chyba wszystko jest już załatwione.
Fajnie było też potwierdzić, że Lord N jest bezpieczny. No te. Dobra, co my tu mamy? Temat 03 z ruchem Psyshock. No i fajnie, dobrze jest mieć Psyshocka. No dobra, ale to jeszcze nie koniec rzeczy, które tutaj były do skarnięcia. Gdyż jakoś musi się dać tutaj przejść. Żeby mógł się dostać do tamtego przedmiotu. Zastanawiające się tylko którędy. A może tędy, właśnie. Dobra, to jest droga, którą szliśmy de facto wcześniej. O, no właśnie. I udało mi się przejść na drugą stronę i coś znaleźć. Co to jest? Sandstone, czyli kolejny wartościowy itemek. Dobra, czy coś jeszcze tutaj fajnego uraczymy? Tak, coś jeszcze jest. Carbos, dodatkowe fałki do speeda. Chodzi o to, żeby trochę speeda dodać Valusowi, ale on i tak nigdy szybki nie będzie, więc de facto za bardzo nie ma to sensu. Dobra, kolejny mon, kolejny Clifer. A pójdziesz ty. Dobra, znowu dziki box. Cóż tym razem, Solrock. Gdyby nie to, że mam tak mało HP, to bym chętnie się z nim pobił, ale w tej sytuacji zmuszony jestem się wycofać. No dobra, co my to wyślemy? Weź może Samurai. Powiedz, różnica levelowa się już zaciera pomiędzy moim boksami właśnie Asfaliusem. Myślę, że parę jeszcze tenów spróbuję nim rozwalić, ale będzie dobrze. Dobra, Solar Beam. To mogło być niebezpieczne w sumie dla Samurata. Gdyby nie fakt, że Solrocka już załatwię. Dobra. Solrock pokonany, słuchaj, ma level 5-3. De facto mogę użyć Real Candy, żeby mu ten level podrasować, ale to wtedy Pox nie zdobywa EV, chociaż i tak w sumie ten inny od nich tam zdobywa teraz. A i tutaj chyba nie więcej nie przejdzie. Dobra, więc na dobrą sprawę wygląda na to, że ja już tutaj ogarnę wszystko. Chociaż w sumie to ja nie pamiętam, czy ja złapałem tego Deliberta, czy nie, czy ja go mam w deksie. Dobra, cóż, dalej będziemy trenować w sposób wymienny. W sumie to... Samurat. Pan słuchaj, FV do defensa bodajże. A właśnie, tak w sumie Magmara mógłbym ewoluować, teraz mi się tak przypomniało. Dobra, może zobaczymy, ogarniemy to w dzisiejszym odcinku. De facto sprzęty pozostałe mam już gotowe. Więc możemy je spróbować. Dobra. Pyroswine pokonany. A co jest tylko 600 punktów expo dostał, to bardzo mało. No bo tak, jak pójdę... Aha, tutaj, ale to i tak do tej itemka tylko się dojdzie. A tu się wrócę do schodów, które prowadzą z powrotem na górę. Czyli do jaskini, w której był de facto Curem. Dobra, więc wygląda na to, że tutaj mam wszystko ogarnięte. Curema, jak się nadarzy ku temu okazję, to złapię. Natomiast na razie będę chciał polecieć do Humilao z powrotem. No dobrze, i zobaczmy, czy raczej podleczmy nasze poksy. Biedne, umęczone. No i kolejna strona de facto, w którą powinienem pójść, to jest Victory Road, czyli właśnie droga zwycięzców. No i tak, w sumie to... Ewolucja Magmara. Do ewolucji Magmara de facto powinienem się wymienić. Oczywiście dzięki temu, czy muszę zabrać przedmiot Magmarowi. No i wtedy musiałbym mu dać przedmiot, jakim jest właśnie wcześniej zdobyty Magmarizer. Dobra, który gdzieś tutaj na pewno jest. Ha, jest. Dobra, no i teraz będziemy musieli się wymienić. No dobra, to w tym celu skorzystamy sobie z usług... zaraz to jest to, nie, Global Terminal to nie tu. Tylko chyba tu. Wi-Fi Club, dokładnie. No już połączymy się na Wi-Fi, o. Wybacz, ale nie masz żadnych przy... Aha, bo to jest ten internetowy, dobra. To nie to. To... Wallace Club Union Room, dobra. To tutaj.
Dobra, to w międzyczasie jeszcze przesiądę się na drugą gierę, żeby sobie tutaj powymieniać. W sumie to... Aha, właśnie, nie wymieniliśmy się w ogóle jeszcze w serii Black 2, więc musimy najpierw wybrać jakąś postać dla nas. Dobra, czy chcemy komunikację bezprzewodową uruchomić? Tak, mam nadzieję, że mi się wszystko dobrze nagrywa. Wygląda na to, że tak. Jeżeli chodzi o komunikację z drugą grą, to tu wygląda wszystko dokładnie tak samo jak w Pokémon, no, w pozostałych wersjach. Dobra, jeszcze tylko muszę ogarnąć sobie grę, bo nie mam nic przygotowane. Myślałem, że mamy, jednak nie mam. Dobra. Dobra, czy chcemy wejść? Tak, musimy oczywiście zapisać grę. Dobra, ja już szykuję drugą konsolę w międzyczasie. Dobra, gra zapisana. Dobra, no to wchodzimy. Dobra, niestety momencik trzeba będzie zaczekać, bo moja druga giera się odpala. No i już tutaj w Union Room możemy właśnie spotykać się z innymi graczami przy łączności bezprzewodowej, jeżeli oczywiście mają uruchomioną. No i w ten sposób możemy się wymieniać, walczyć lub też wymieniać się poniekąd danymi z innymi graczami. Także taka ciekawostka. Oczywiście łączność w Pokémon Black White 2, jak i w sumie Black i White, nie ogranicza się jedynie do właśnie łączności pomiędzy, czy przez Union Room, że tak się wyrażę. Dobra, pytanie jeszcze, czy na drugiej grze będę w odpowiednim miejscu? Ha, jestem. No dobra, no to wbijam się już szybko do Union Rooma na drugiej konsoli. I tak, ładuj, żeż się, działaj. Sejwuj. I zaraz zdobijemy. No tak, wszystko oczywiście na spontanie, jak zwykle w moich filmach, przynajmniej w większości. Dobra, no to cóż, wbijam już na drugiej grze. No i dobra, zaraz powinna się nam tutaj druga postać pojawić. Ha, jest! Oto jest mój drugi save, de facto, żeby było śmieszniej, drugi z Black 2. Dobra, mamy połączenie. No to teraz możemy sobie wybrać, co chcemy robić. Możemy się przywitać, walczyć, właśnie wymieniać lub jakieś tam chyba minigierki odpalić. Dobra, tak więc chcemy się wymieniać, więc wymiany to. Aha, świetnie, nie mam poksów w drużynie. No doskonale, czy w sensie na drugim save'ie nie mam poksów w drużynie. Kurde, nie ma to jak być przygotowanym. Ach, dobra, muszę szybko coś podjąć z peceta. Chociaż to i tak jest głupie, bo i tak korzystamy z boksów przy wymianach właśnie w generacji piątej. W sensie, no nie musimy się pośrednio z drużyny wymieniać, tylko możemy się wymieniać z poziomu boksów. To jest właśnie trochę słabe, że nie możemy mieć jednego Pokemona w drużynie. Problem ten został oczywiście zażegnany w późniejszych grach z tego względu, że tam no już nie łączyliśmy się przez ogólnie centrum Pokémon, tylko po prostu bezpośrednio. De facto tutaj też można to zrobić, korzystając z portu podczerwieni, no ale skoro byłem w centrum Pokémon, to korzystam z opcji bezprzewodowej. Znaczy de facto tam ta też jest bezprzewodowa, tylko po prostu inicjacja jest przez kabelek. No dobra, znaczy kabelek, podczerwień, jejku. Dobra, łączymy się z drugim graczem. Dobra, i teraz będziemy mogli się w końcu wymienić. Dobra, tak, potwierdzamy wymianę na drugiej konsoli, więc wymiana się zaczyna. Dobra, co my tu sobie wymienimy? Zaraz zobaczymy. Dobra, teraz mamy wgląd do wszystkich naszych boksów. Na jednej i na drugiej konsoli, więc możemy wybrać nawet do trzech boksów i wtedy sobie robić coś w rodzaju negocjacji. Natomiast ja na razie będę chciał pokazać Magmara i go wymienić. Natomiast tak, na drugiej konsoli mogę sobie przesłać coś może, czego nie mam, co jest ekskluzywem. Ale czy ja mam coś takiego w ogóle? To jest dobre pytanie. Dobra, zaraz zobaczymy, co ja w ogóle mam na drugiej grze. Może mam coś ciekawego? Coś, czego nie mam lub coś, co mogłoby mi się przydać de facto.
Dobra, tak jeszcze musimy popatrzeć, co ja tutaj mogę wymienić. Żeby mieć może ewentualnie też dodatkowy wpis do teksu i przyoszczędzić sobie czasu na ewolucję co niektórych poksów, to mogę sobie wysłać na przykład Sesmitouda, ostatnią formę ewolucji Tympoa. Dobra, i tak, jak mam jednego poksa, to możemy sobie to zatwierdzić już wymiankę. A więc czekamy na odpowiedź z drugiej strony, potwierdzamy, że do wyboru jest jeden poks. No i musimy teraz wybrać poksa, którego chcemy. Czyli w tym przypadku jednego. Właśnie sobie jest to, że zawsze musimy to potwierdzać, niezależnie od tego, czy wybrany jest jeden poks, czy trzy. Znaczy sobie ten sam poziom, mając ciekawostka. Dobra, no i Magmar będzie mi ewoluował na drugiej konsoli, więc niestety mamy tej ewolucji nie uraczymy. No cóż, trudno. Ale przynajmniej będę miał dodatkowy wpis Dexa w postaci właśnie Sesmitoida. Ogólnie ten poks dosyć późno ewoluuje, więc myślę, że dobrze będzie mieć. No w sumie przy okazji, skoro już się łączę z innym graczem, to możemy pokorzystać i właśnie pozgarniać parę poksów do Dexu. Tym bardziej, że Dex tutaj jest dosyć obszerny. Dobra, i Magmar na drugiej konsolce będzie mi ewoluował. Więc tutaj Communication będzie troszeczkę wisiał. Natomiast Magmar na drugiej konsolce mi ewoluuje. No niestety, tego nie widzimy. Znaczy, ja widzę, wy nie. Dobra. W każdym bądź razie mam już Magmortora, który do nas za momencik wróci. No i próbuję poznać u Fireblast, ale ja Fireblasta nie chcę. Dobra, więc did not learn Fireblast. No i super. No dobra, no to co? Teraz chyba z powrotem wymienię tego Sesmitouda. Nie wiem, czy to nie był poks z mojej drużyny, ale wydaje mi się, że chyba nie. Nie pamiętam, jakie poksy miałem w drużynie na drugim save'ie. Dobra, no to teraz tak, to się odmienimy. Czyli tak, oddajemy Magmara. Dobra, to już zatwierdzamy, że się wymieniamy. Dobra, czyli tak, oddajemy Sesmitouda, zabieramy. A nie, wróć, to nie jest ten Magmar. To nie jest ten Magmar. Właśnie, co ja biorę? Dobra, skupmy się. Tak, bo miałem Magmara w drużynie do wykluwania jajek i to był problem. Dobra, to nie ten Pox. Gdzie jest ten Magmortar? Magmortar, nie Magmar. Ha, tu jest, dobra. Ech, nie to. Dobra, ewentualnie możemy wymienić, znaczy pokazać więcej poksów na wymianę. No i na przykład teraz widzimy, że nasz, że tak powiem, partner wymianowy ma dwa poksy. No dobra, więc i tak tutaj wybiorę jednego, a tutaj nie wezmę Aerodaktyla z pewnością, po prostu wezmę Magmortara. Dobra, w końcu dobrze. Ale myślę, że wystarczająco dużo czasu przetraciłem. Dobra, myślę, że kolejnymi poksami, jakimi się powymieniam, no zaraz zobaczymy, co tam jest jeszcze. No i dobra, Magmortar wraca. Dobra, welcome back Magmortar tym razem. No niestety po wymianach poksom naszym też obniża się statystyka tak zwanego szczęścia, która miałaby zastosowanie w przypadku właśnie ruchu jak chociażby Return, który miałem dać Unpheasant i oczywiście tego nie zrobiłem, a w sumie mógłbym, bo byłby to na pewno silny cios. No dobra, no tak, jeśli chodzi o jeszcze wymiany. Czy ja mam coś, co mogłoby być interesujące? Tak patrzę i szczerze mówiąc średnio to widzę. Co ja tu jeszcze mógłbym sobie przesłać? W sumie na tym save'ie nie mam nic ciekawego, to jest największy problem. Więc dobra, no najważniejsze
że mamy. Że mamy właśnie... Magmara ewoluowanego. Dobra, więc tutaj na razie zakończmy komunikację. I po prostu, żeby wyjść, to po prostu sobie wychodzimy. Od co? Dobra, drugą konsolkę już wyłączę. Odłożę, no i tutaj możemy pomykać dalej. No to tak, mamy Magmortara tym razem. Magmortar znacznie tutaj urósł siłę. Za nic nie pamiętam, jakie miał statystyki wcześniej, ale widzę, że 165 spec ataku na pewno się przyda. Nie wiem, czy mu speed troszeczkę nie spadł. Możliwe w sumie. Dobra, z powrotem dam mu czarką, żeby wzmocnić sobie ataki ogniste. Chociaż z drugiej strony expert belt też nie byłby głupi. Ale dobra, już niech będzie czarką, jak miał czarką wcześniej. No i sobie możemy jeszcze popatrzeć w Pokédexie, co tam ciekawego na temat poksów, które właśnie zdobyłem. W sumie o Spadusie też sobie nie czytaliśmy. Więc możemy sobie coś zobaczyć. Więc Cwajlus jest to... Znaczy, obie jego głowy jednak nie lubią się za bardzo. Nieważne, która głowa je, to jedna chce być jakby takim liderem i zjeść porze więcej, albo podebrać jedzenie drugiej. Także taka ciekawostka. No i w sumie jeszcze mamy Magmortara, który gdzieś na pewno jest. Pytanie tylko gdzież. Żeby miało być tak na samym... A jest, faktycznie, na samym początku prawie, prawie że. Dobra, więc Magmortar, ostatni z linii ewolucyjnej Magmara. Jest to Pokémon taki uderzeniowy. Wystrzeliwuje z siebie ogień w temperaturze 3600 stopni Fahrenheita. Jakby z tych swoich ramion. Jakby jego ciało samo jakby się rozpala od tego gorąca. No dobra. No to tyle. Tyle na temat ów poksów. W sumie to teraz tak. Myślałem o jeszcze jednej rzeczy, żeby właśnie podebrać experience share. W zamian za Evilite. O, widzę, że też mam Wildlands. Wildlands też byłby bardzo użyteczny. Ale póki co... Wolałbym mieć Evilite, o ile go mam. A wydawało mi się, że go miałem. A może i nie mam? Serio, nie mam Evilite. Dobra, no to w takim razie zostajemy jeszcze przy Experience Share dla Swailusie, skoro... I tak jeszcze nie ma poziomu równego mojej drużynie. Najwyżej Wildlandsa mu damy, chociaż wolałbym bardziej Evilite właśnie. Chociaż to zastanawiające jest, że go nie mam. I to bardzo. A co w ogóle mają moje pozostałe poksy? Za itemki, bo w sumie sam nie ogarniam. Oj, dzwoneczki. Dobra, to mamy Quick Claw, Mystic Water, Magnet, Charcoal, Scruplens. No nie, to niemożliwe, żeby któryś z moich poksów miał Evilite. Ach, no spadłem. W sumie w zimie mamy tutaj większe szanse na spotkanie właśnie Deliberta. W sumie nie wiem, czy graliśmy w tej serii w zimę? Graliśmy, bo zacząłem przecież jesienią. Dobra, mniejsza. W każdym razie pojawia się tutaj dziki Solrock. Daj Cwylus, zagryź. Hillblock. Start w sumie optymalny dla mnie, bo ja nie mam żadnych leków. Znaczy w sensie leczących ataków. Ruchów. Jakkolwiek by to określić. Pięknie. Pięknie kosimy Solrocka. No to możemy iść dalej. Lunatone. Skakujące jest to, że te wolne poksy, jakim się Lunatone i Solrock, są jeszcze szybsze niż co, ale to pokazuje, jak wolny jest ten poks. Gdybym miał może jakąś naturę korzystniejszą, w sensie nie ujmującą speeda, byłoby lepiej. No dobra, tu wyjątkowo byłem szybszy akurat. No ale niestety pudełko zrobiło swoje. Dobra, no nie pogardza Odino.
nie pogardzę. Zawsze to jakaś XP bomba. Dobra, także teraz tutaj przywalmy z grubej rury. Dragon Rush! No, oczywiście nietrafiony. Dobra, próbujemy go raz kolejny. A ten Wildlands tutaj trochę zredukuje właśnie te niecelności spowodowane hustle. Natomiast no, na pewno nie w 100%. O, zabierze mi umiejętność! To w sumie będzie na korzyść dla mnie w tym momencie. Dobra, użyjmy Ice Fang. No i fajnie, 2300 punktów ekstra. Wow, konkretne liczby. Dobra, w sumie to rzeczywiście ta umiejętność jest na tyle denerwująca, że sobie tego Wildlensa zarzucę. W sumie nawet nie wiem, gdzie go zdobyłem, ale fajnie, że go mam. No dobra, no to idziemy teraz w tę stronę. Dobra, w stronę Victory Road, bo tam właśnie czyhać będą na nas kolejni trenerzy, kolejne nowe boksy, kolejne wyzwania. No i w sumie Liga Pokémon, bo mamy komplet odznak, więc możemy na nią śmigać. Dobra, Pile of Swain. Czy on zna jakieś lodowe ataki? To jest dobre pytanie. No miejmy nadzieję, że nie. Dobra, take down. No, raczej przywali mocniej niż ten od Albino. Chociaż w sumie nie przywalił aż tak mocno. Dobra, to jeszcze raz Far Flying. No i fajnie. O ile dobrze pamiętam, chyba o 10% celność podkręcał Wildlands. Natomiast ruchy z 100% celnością przy hustle mają 80% bodajże. Tak więc ta umiejętność no, jest dość ryzykowna. Sneasel. Sneasel może użyć chyba czegoś lodowego. Mam nadzieję, że tego nie zrobi. W każdym razie, Screech. Ha, nie trafił jeszcze. A ja go trafiłem. Yo. Na cios. No tak, siłę mamy dzięki hustle, ale niestety brakuje mi ważnej, istotnej rzeczy, czyli wytrzymałości. No i prosto jeszcze w Excadrilla. Dobra, a z Excadrillem to chyba tak nie chciałbym się umbić, szczerze powiedziawszy. Spróbujmy czymś innym. Wypróbujmy naszego Magmortara. A czemu by nie? Chociaż pewnie rypnie jakimś Earthquake'iem. Dobra, jest nowa moc. Jest Magmortar. No, wiedziałem, że będzie Earthquake. No i wykończył mnie, skumanie. Jak to? Jakim cudem? No dobra, no to surf. O, skuban jest jakiś szybki. Dobra, Excadrill pokonany, możemy śmigać dalej. W sumie to już powoli będziemy też kończyli nasz dzisiejszy odcinek. No ale to przynajmniej dotarliśmy do ścieżki 23, która doprowadzi nas do Victory Road. W sumie miejsce to... I ogólnie to chyba ach, serio, kata mi potrzeba? Czego jak czego, ale tego się nie spodziewałem. Dobra, co my tu w ogóle mamy? Moje poksy nie są w idealnej kondycji. O, mogę się poleczyć. Super. Dobra, teraz twoja wygląda drużyna o wiele lepiej. No to fajnie, że możemy się poleczyć, ale nie fajne, że potrzebny mi jest kat. Dobra, tu zapewne mamy jakichś trenerów. Zobaczmy, czy są mocni. Znaczy widzę, już przewiduję walczące poksy, więc to może być problem. Myślę, że twoje poksy muszą być naprawdę niesamowite, skoro doszedłeś na ścieżkę 23. Powiedzmy. Dobra, zobaczmy, jakie poziomy to w ogóle mają. Dobra, walczący już na Brenda i jej Troll. Troll i Soak to tak de facto dwa takie boksy typu walczącego, które są ekskluzywami dla wersji Black i White.
Dobra, spróbujmy golerka, bo on będzie odporny na ataki walczące ewentualne. No i superpower, który oczywiście na mnie nie zadziałał. Dobra, earthquake. De facto trolla i soka można złapać przy mieście, które się nazywało bodaj na cringe, jakoś tak. Natomiast póki co jeszcze nie mamy do niego dojścia. No właśnie, z kolei użył teraz nowego roku Flower Endure, dzięki któremu był w stanie przetrwać nieważne jak mocno uderzenie na 1 HP. Czasami ono działa sukcesywnie, więc znowu je przetrwa. No ale nie działa to aż tyle razy z rzędu, oj nie. Haha, Pokémon to niezła zabawa. Dokładnie. Dobra. Więc powiedzmy, że na tym byśmy może zakończyli na dzisiejszy odcinek. Wiem, że się niewiele działo, ale przynajmniej mamy MacBoardera. Dobra, moi drodzy, w dzisiejszym filmie to będzie wszystko, więc ja z wami żegnam i zapraszam was na kolejne filmy. Przypomnę, że patroni są z odcinkami do przodu, więc jak chcecie być bardziej do przodu, zobaczyć już przechodzenie ligi, no to zachęcam do wsparcia mojego kanału. Przy okazji dołożycie cegiełkę do jego budowy. W dzisiejszym filmie to wszystko, ja z wami żegnam, do usłyszenia, cześć.